Lipcu. Proszę bardzo, pan, proszę się przedstawić. Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, w związku z tym, że wspomnieni tu zostali hodowcy ryb, to dobrze się składa, ponieważ ja reprezentuję jedną z organizacji, która skupia hodowców karpi głównie. I zorganizowaliśmy nie tak dawno, 2 tygodnie temu, dokładnie w Toruniu, konferencję, która była zatytułowana Gospodarka stawowa w warunkach globalnych zmian klimatu. Zaprosiliśmy tam naprawdę autorytety z dziedziny retencji wody. Byli to ludzie z różnych instytucji naukowych, ale również z IMGW i praktycy, melioranci, hydrotechnicy. I co się okazało? Tutaj wiele tematów, które zostały poruszone. No niestety opieramy się bardzo często, my wszyscy opieramy się bardzo często na pewnych stereotypach. I pierwszy stereotyp, zresztą pan minister Ardanowski wspomniał o stereotypie, że mamy małe zasoby. No toż jest to nieporozumienie, że mamy małe zasoby, mamy wystarczające zasoby, żeby oszczędzać dobrze wodę. Natomiast jeśli tego nie robimy od lat, no to mamy to, co mamy. Porównanie standardowe z Egiptem, no oczywiście to totalne nieporozumienie. To, że jest jedna wielka rzeka na ujściu, która płynie przez 6 tysięcy kilometrów, no to nie oznacza, że 20 kilometrów od Nilu można pszenicę hodować czy buraki posadzić. I kolejna rzecz, bardzo ważna. Zbiorniki retencyjne według bazy danych lokalnych GUS-u zawierają 4 miliardy metrów sześciennych wody. To, co też tu mówione było, że można byłoby więcej gromadzić. Ale co ważne, stawy rybne według tego z tych samych danych gromadzą od 1,5 do 1,7 miliarda wody. I teraz pytanie, kiedy ostatnio rządy nasze wdrożyły program, gdzie opłacało się budować stawy rybne, robiąc tę retencję? No muszę tu nas wszystkich zawstydzić, bo to za komuny było. Program małej retencji rzeczywiście działał w latach 80. i wcześniej. Na terenie powiatu toruńskiego, na którego terenie mamy siedzibę, powstało w tamtych czasach około 40 obiektów, które do dziś działają, małej retencji, i temu nikt nie dopłaca. Proszę zwrócić uwagę, że to działa, ponieważ ludzie trzymają ryby, że tak powiem. I teraz jest taka sprawa, że powstał program przeciwdziałania niedoborowi wody. No on już troszeczkę trwa, to wdrażanie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tam jest po naszych uwagach, żeby te stawy włożyć, bo w pierwotnym projekcie nie było stawów rybnych, tylko że w tabeli przypisanej do programów finansowych jest pusto. To znaczy nie ma pomysłu, jak stawy rybne miałyby funkcjonować w tym systemie przeciwdziałania niedoborowi wody, a mówię, że jest to najtańszy sposób odtworzenia retencji. Na tej konferencji podpisana została petycja przez 150 uczestników i nie będę jej tu przytaczał całej, panu przewodniczącemu przekażę. Jest to petycja, która mówi o tym, żeby skutecznie włączyć stawy rybne do wszelkich programów, i to jest naprawdę najtańszy sposób podniesienia natychmiastowo retencji w Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.